Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym materiale z World of Warships. No i tym razem, moi drodzy, troszeczkę sobie ponarzekam, ale nie będę narzekał na samą grę, bardziej na graczy i na to co się tutaj dzieje. To będzie krótki materiał, także... Kilka minut wam tutaj zajmę. Otóż tak, ostatnio gram w tą grę coraz mniej, a jak już gram, no to przeważnie albo bitwa wygląda tak, że drużyna czerwonych tłucze zielonych, zieloni szybko zdychają, nie można zrobić wyniku, bo wszystkich wytłuką i nie ma kto pomóc samemu No, 3 okręty, no, co 4 to się za dużo nie zdziała. Ewentualnie bitwa wygląda odwrotnie, zieloni tłuką czerwonych, czerwoni giną szybko i nie zdążymy zrobić wyniku, bo nie ma na kim przeciwnik jest wymordowany w ciągu do 10 minut już nie ma w co strzelać, więc i wyniku nie można zrobić. Co dalej? No Stopień zaawansowania niektórych graczy przechodzi powiem wam, wszelkie granice i ludzie grają naprawdę coraz gorzej, jest w tej grze coraz bardziej nudno, coraz bardziej wtórnie. No, ta gra już nie przynosi jakiejś tam frajdy. Mówię o sobie oczywiście. Każda bitwa jest Mamy do, do wyboru trzy scenariusze, albo bitwa wyrównana, fajna, w której naprawdę robimy demęć, robimy wragi, robimy wyciąg, mamy przeciwnika na poziomie, walczymy burta w burtę, jest akcja, coś się dzieje. To takie bitwy są najrzadsze. Druga to mówiłem, tak jak wcześniej. Albo my tłuczemy czerwonych, albo czerwoni tłuką nas i jest 10 minut po bitwie, także większość właśnie takich bitew jest ostatnio. Przy czym ludzie kampią straszliwie. No ciężko jest robić fajne bitwy i mieć z tego przyjemność. Wprowadzane są nowe linie. Jak wiecie, z tego co tam słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, czy to jest plotka. Populacja serwera rosyjskiego zmniejszyła się o połowę. Tak gdzieś wyczytałem, na którymś z Discordów. Dlatego wprowadzane są nowe radzieckie krążowniki, które będą jeszcze mocniejsze niż to, co mamy obecnie, także będzie radar z niewidki można sobie przytykać i inne rzeczy, na przykład grube pancerze, dobre dobre bepance, inne takie bajery, także rosyjska społeczność ma być dopieszczona. Co prawda dla europejskiej społeczności też coś wyszło, bo mamy tutaj sobie właśnie takie, takiego typu okręty. W testach są nadal europejskie, czy tam szwedzkie niszczyciele, jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi, ale yy, zwracam się do Was moi drodzy z pewnego rodzaju prośbą. Otóż yy, naprawdę już jakoś wypala mnie ta gra powoli, przestaje mnie kręcić, zaczyna mnie naprawdę porządnie nudzić i w większości przypadków denerwować niż mam z niej frajdę. Także yy, jeżeli chcecie, żeby coś się na tym kanale pojawiało konkretnego, macie jakieś, nie wiem, yy, pomysły na materiały, jakichś poradników potrzebujecie do czegoś, chcecie, nie wiem, perki, moduły, ulepszenia, yy, gameplay, jakieś takie rzeczy. Czy też jakieś macie pomysły na jakieś wyzwania na streama? Nie wiem, ostatnio padła propozycja dziesiątki w tydzień. Nie wiem, może na przykład bez kapitana, bez modułów, bez sygnału, bez niczego. No coś tam, coś wymyślicie na pewno. Także zwracam się tu do was z prośbą, żebyście rzucali swoje pomysły. Co chcecie na tym kanale oglądać? Bo ja już powiem wam, że całkiem poważnie zastanawiałem się nad odinstalowaniem WoWsów i pograniem wreszcie w coś innego, bo siedzę w tej grze już ponad 4 lata i to naprawdę zaczyna się robić trochę nudnawe, biorąc pod uwagę wtórność tych bitew. Mimo tego, że praktycznie co dwa patche mamy teraz nową linię, no to co? Weszły Włochy... Przy których no, dziesiątka jest bardzo ciekawym okrętem, bardzo mocnym, bardzo fajnym, no, ale weszły znowu ciężkie brytole, które no, nie wniosły absolutnie nic nowego do tej gry, no i są w tym, co robią po prostu przeciętne. Mamy w grze drzewa, które w takiej roli odnajdują się dużo lepiej, także no, jest nudno, po prostu wieje nudą. Z tego, co słyszałem, oczywiście społeczność kwitnie, no ale to wiadomo. Yy... Jarowe rzeczy takie. Także, jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście oglądać, macie pomysły na jakieś wyzwania na streamach, które chcielibyście zorganizować, czy jakieś takie właśnie coś, czego jeszcze nie było, albo jeżeli było, to żeby wróciło. Jeżeli macie jakieś takie pomysły na takie materiały, to bardzo prosiłbym o komentarze pod tym filmem, żebyście się dzielili ze mną moimi pomysłami. Ja oczywiście najlepsze pomysły, te, które wykorzystam na grodze, będzie to. Kontener kontrybutorski i 10 kamuflaży kontrybutorskich, także taka, taki malutki pakiecik. No niestety na więcej na, nie mogę sobie niestety na razie pozwolić, ale od następnego miesiąca wróci bitwa miesiąca, także troszeczkę tych materiałów się też będzie na kanale pojawiało więcej. No i chyba to by było wszystko. Także yy, podsuńcie jakieś fajne pomysły, co chcielibyście zobaczyć, yy, co Wam się podoba. I yy, z mojej strony na dziś to będzie wszystko. Także yy, miłego dnia, do usłyszenia i na razie.